Jacek, koniec roku, dzisiaj spotkanie wigilijne Sokoła Łańcuch, działacze, sponsorzy, zawodnicy. Takie chwile chyba zbliżają ludzi do siebie, nie? Tak, dokładnie. W prostycie Łańcuch zawsze słynął z tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną, no i tym bardziej fajne są takie spotkania. A powiedz, Jacek, jak u Ciebie dom rodzinny spędza się święta? To są takie tradycyjne święta, wszyscy się zjeżdżają, jest kolędowanie, 12 potraw. 12 potraw może nie ma, ale te takie najbardziej popularne pierogi, ryba, barsz. Spotykamy się w rodzinnym gronie. Większe, że tak każdy spędza. Jacek, a powiedz, jak podsumujesz tę pierwszą rundę Sokoła? Bardzo dobra runda, jesteście teraz liderem, 2 mecze, tylko przegramy 13 zwycięstw. Ja forma widać rośnie, 2 ostatnie mecze, bardzo dobre. Jak Ty podsumujesz tą rundę? Co, no myślę, że runda bardzo udana. No myślę, że 2 porażki to nie jest dużo, jesteśmy liderem i tylko się z tego cieszyć. To powiedz mi trochę, tak sięgam pamięcią, wydaje mi się, że nie byliśmy chyba jeszcze liderem w naszej 12-letniej historii, pierwszej lidze, liderem po pierwszej lidze. Z tego co sobie przypominam, to raczej nie. Jacek, my Ci życzymy wszystkiego dobrego, wesołych świąt i oby tylko takie dobre mecze, jak ostatnio się zdarzyło. Dziękuję bardzo i wzajemnie życzę wszystkim wesołych świąt. Myślę, że tu patrząc na te wyniki tego roku i tego sezonu, no one są bardzo, bardzo dobre, bo wiemy, że jedynie jeden mecz przegrany u siebie, jeden na wyjeździe, to jest wielki sukces, pierwsze miejsce i oby tak, Szanowni Państwo, trzymać dalej. Proszę przekazać swoim najbliższym rodzinom jak najlepsze życzenia ode mnie i życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo. Alan, koniec roku, koniec pierwszej rundy. Powiedz, jak Ty podsumujesz ten okres tych 15 meczy, 13 zwycięstw, 2 porażki? Jak Ty to widzisz? No, my się cieszymy z tego, co mogliśmy odnieść. To 2 porażki było na własne życie. Także trochę żałuję. Jest tylko sport, który chcemy grać. My cieszymy się z tego, że jesteśmy liderem w pierwszej rundzie. Cieszymy się z tego, że mamy 13 zwycięstw. Także spokoju, spędzimy święta i następnej zwycięstwa. Właśnie, no jak podsumujesz swoje prywatne, osobiste wyniki? Jesteś zadowolony? Tak, ja nie patrzę już za bardzo na pryzmat swoich indywidualnych statystyk. Dla mnie cieszy się to, że mamy 13 zwycięstw. To jest dla mnie najważniejsze. To, że w jednym meczu rzucam 15 czy 20 punktów, w drugim nie rzucam nic, to dla mnie nic nie znaczy. Ważne, że 2 punkty zostają albo w łańcucie, albo przyjeżdżają z 2 punktami do łańcucia. Właśnie dzisiaj jest taka już miła uroczystość, spokój, wytchnienie. Możecie zapomnieć na chwilkę o treningach. Siedzimy sobie tutaj beztrosko, rozmawiamy, jest Wigilia. Sokoła są działacze, są trenerzy, są sponsorzy, jest pan mistrz miasta.
bo takie sytuacje są bardzo fajne, takie sympatyczne i scalają drużynę. Tak, no bardzo fajna inicjatywa. Ja bardzo lubię takie spotkania, na których można się rozluźnić trochę. Pomimo tego, że są, wszyscy praktycznie są skupieni wokół klubu i wszyscy liczą na sukcesy klubu, to w tym okresie świątecznym można sobie darować. Nie porozmawiać o sprawach ważniejszych, bo są sprawy ważniejsze. Wydaje mi się, że rodzina i czas spędzony z rodziną w te święta jest czasem najważniejszym. No i to warto pielęgnować. Właśnie wspomniałeś, Adam, o rodzinie. Powiedz, jak u Ciebie wyglądają święta? Czy to są takie tradycyjne święta jak w polskiej rodzinie? Tak, no spotkam się z całą rodziną. Właśnie zaraz po godzinie naszej Wigilii jadę od razu do Warszawy, jak najwięcej czasu spędzić z rodziną. No i to tradycja, tradycją, także Wigilia jest polska, typowa. Wiecie, a kiedy wracacie do treningu? 27 mamy wieczorem trening, także mam nadzieję, że od 27 zaczynamy się przygotować na playoffy i będziemy się skupiać tylko na playoffy. A powiedz, Adam, jeszcze strać na górze, jakie masz plany na Sylwestra? Nie mam planów. Nie mam planów. Wydaje mi się, że takie imprezy fajnie wyglądają, wychodzą jak są spontaniczne. Wydaje mi się, że tutaj coś z drużyną na pewno zorganizujemy, bo po tym okresie, w którym jestem tutaj, a jestem tutaj parę miesięcy, to wiem, że spontaniczne imprezy i chłopaki tutaj organizują bardzo fajne. Także mówię, no, Sylwestra spędzimy na pewno zapewne w gronie zespołu. Życzymy Ci wszystkiego dobrego, zdrowych radosnych, pogodnych świąt, w gronie rodziny. Odpocznij z koszkówki, wracaj mocno. Dziękuję bardzo. Dzięki. Z nami jest pan burmistrz miasta Łańcuta, Stanisław Widza. Panie burmistrzu, spotykamy się dzisiaj na Wigilii Sokoła Łańcuch, cała rodzina sportowa, wszyscy jesteśmy tutaj razem. Takie chwile chyba jednoczą zawodników, działaczy, kibiców, sponsorów. Zgadza się. Ja uważam, że to jest bardzo miła atmosfera, ponieważ wtedy wszyscy się spotykamy, czyli działacze, prawda, ci, którzy sponsorują, jak i zawodnicy, i czuć tutaj na jakąś razie atmosferę przedświąteczną. Panie burmistrzu, jak ta sytuacja wigilijna wygląda u pana w domu? Czy to jest taka tradycyjna kolacja? Zjeżdżają się cała rodzina, czątolina, jest choinka, jest 12 potraw, tak to wygląda? To znaczy, 12 potraw to może nie, ale będą to święta i wigilia rodzinna typowa, dlatego że my organizujemy w tym roku i zjeżdżają się wszyscy nasze pociechy, jak i wnuczki. Także będzie to rodzinna atmosfera, będzie nam około 11 osób. Super, panie burmistrzu, jest pan stałym wywalcem na meczach Sokoła, często pana widzimy. Jak pan podsumuje tą rundę? No jest chyba wyjątkowa, świetna w tym wykonaniu, naszym wykonaniu w tym roku. No muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takich sukcesów w tym roku, bo zaledwie tylko dwa mecze przegrane, przy czym niewielką różnicą bramek, prawda? Znaczy koszy. I to muszę powiedzieć, że no, trener pan Dariusz Kaszowski przygotował zespół na wysokim poziomie, zajmuje pierwsze miejsce i myślę, że jak dalej tak pójdzie, to będziemy mieć szansę na zajęcie pierwszego miejsca, no i bój o play-offach, o wejście do Ekstraligi. O, padły tutaj takie bardzo oczekiwane słowa wszystkich widzów. No właśnie miałem zapytać, panie burmistrzu, czego by pan życzył zawodnikom, trenerom, przede wszystkim kibicom, którzy tak wiernie 12 lat w pierwszej lidze, praktycznie na każdym meczu, komplet hala. No wszystkim życzę tego, żeby w końcu ziściło się to marzenie kibiców, jak i zawodników, działaczy, a żeby klub mógł wejść do Ekstraligi. Ja myślę, że to są najpiękniejsze życzenia dla kibiców sportowych, którzy byli Sokoła Łańcuch, także miejmy nadzieję, że się spełnią. A my życzymy panu radość tych świąt. Dziękuję i nawzajem. Tak, wszystkim kibicom Sokoła z okazji zbliżających się świąt życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju, czasu spędzonego z rodziną, no i żeby ten przyszły rok był lepszy, a na pewno nie gorszy niż ten, który mija. Cześć, chciałbym wam życzyć wszystkim wesołych świąt, żeby te parę dni, żebyście mogli oderwać się od codziennych obowiązków, może dłużej pospać, poobżerać się troszkę przy stole i spędzić przede wszystkim z najbliższymi, pośmiać się, pożartować, może też wzruszyć. Wszystkiego dobrego. Dla wszystkich kibiców. Wesołych świąt!